Siemano, dzisiaj rozpakujemy sobie laptopa firmy Asus. Jest to model F75L. A więc przejdźmy do rozpakowywania. Hey America, let's turn it up. Jak zakara, you know you're never fully dressed without a smile. Your clothes may be Chanel, Gucci, your shoes crocodile. Baby, you're never fully dressed without a smile. Man, if you stand for nothing, you'll fall for it all. We got all we need, got nothing more. Never fully dressed without a smile. And if you stand for something, you can love it all. If it's real, you'll love and never dull. Never fully dressed without a smile. Ładowarki i laptopa z pudełka tutaj. Mamy ładowarkę firmy Asus. Jest to tutaj, mam 19V. 19V i 3,42 ampery. Takim bronem ona ładuje. No dobra, co tu więcej gadać? Mamy tutaj naszego laptopa. Jest to tak. Zacznę może tu czytać. Dysk twardy 1 TB. 4 giga RAM-u, Windows 8.1, choć tu nie jest mocny, ale tak jest. Czekajcie, może wam przybliżę, żebyście widzieli. No może dużo nie będziecie widzieli, no ale zobaczycie zawsze. No, przedstawię, żeby... O! No, Intel Core i3, 1,7 GHz, to jest czwartej generacji. Dwurdzeniowy procesor, nagrywarka DVD, 3.0 wejście. Jest to, są to trzy wejścia, 10 razy szybciej się nam będzie zgrywało, HDMI, no i co tutaj, a jeszcze mam naklejki GeForce i Intel, tutaj, coś, oj, łap, dobra, nie złapię, no ale dobra, widzieliście chyba kiedyś naklejkę Intela i GeForce. Tutaj mamy wcześniej, no, wejścia USB 3.0.3 wejścia, tutaj mam wejście słuchawkowe, wejście HDMI, wejście AVG i wejście sieciowe, wylot ciepłego powietrza. Mamy tutaj po tej stronie mamy nagrywarkę DVD i gniazdo ładujące. Teraz pokażę wam tył laptopa. No. Wygląda on, oddalę wam, widzicie, o, wygląda tak. Dobra, teraz zobaczymy jak wygląda, no, spód tego laptopa, tylnia klapka. No, jest to całość, nie jest nic tam dzielone, nic odejmowane, tak jak w poprzednich modelach Asusa, jest to całość. Tutaj mam naklejkę Windows 8. O, widać, ok. Tutaj różne takie główne Asus, te technologie. I co? Najważniejsze, nie ma tutaj, nie można wziąć baterii. Bateria prawdopodobnie będzie długo chodzić, no ale wiecie, jakby coś się przydarzyło, to dobrze by było ją no, wymienić. No tak, to trzeba jakiś serwis czy coś, by samemu rozkręcać, to tak można było wymienić, no ale. No. To chyba to wszystko, jak na. No, na te rozpakowanie możecie się spodziewać niedługo recenzji tego laptopa. Nie będę się z nim śpieszył, no ale na pewno wyjdzie, powiem wam tyle. I co, do zobaczenia w następnym odcinku.